We wtorek testy potwierdziły infekcję u kolejnych dwóch pracowników suwalskiej onkologii. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że wśród nich jest ratownik, który jednocześnie dorabia świadcząc pracę w suwalskim pogotowiu ratunkowym. Jak informuje nasze źródło, w suwalskiej stacji pogotowia podjęto wszelkie możliwe działania mające na celu zapobieżenie rozprzestrzenieniu się zakażenia i stacja obecnie pracuje normalnie. W związku z wykryciem ogniska zakażenia koronawirusem na oddziale onkologicznym suwalskiego szpitala przesłaliśmy do dyrekcji placówki szereg pytań dotyczących tej sprawy. Ponieważ onkologia to trzeci z kolei oddział, na którym potwierdzono zakażenia wśród personelu, chcieliśmy ustalić, czy i według jakiego algorytmu testuje się personel szpitala. Włodzimierz Żaworonok, zastępca dyrektora suwalskiego szpitala, poinformował nas, że od dnia ogłoszenia w Polsce epidemii do poniedziałku 21 września, kierując się wytycznymi GIS i Ministerstwa Zdrowia, łącznie przetestowano 74 pracowników. Zapewnił nas również, że personel ma do dyspozycji wystarczającą ilość środków ochrony osobistej, że w szpitalu obowiązuje nakaz noszenia maseczek, a inne środki ochrony stosowane są w zależności od stopnia ryzyka. Przyznał, że personel szpitala nie ma zakazu świadczenia dodatkowej pracy w innych zakładach leczniczych. Według informacji udzielonej przez zastępcę dyrektora szpitala, zakażeniu w szpitalnym ognisku uległy dwie osoby z personelu i jeden pacjent. Według danych uzyskanych w Powiatowej Inspekcji Sanitarnej zakażenie potwierdzono u dwukrotnie większej liczby osób: dwójki pacjentów, dwojga lekarzy i dwóch osób z tak zwanego średniego personelu medycznego. Ognisko to zaskutkowało skierowaniem do kwarantanny ponad 60 osób, poinformowała nas powiatowa inspektor sanitarna.